słowie o nienawistrze ojciechu zarzyckim, jak sam się tytułuje, mówią jego wrogowie i przyjaciele, w tym były nauczycielki, pani Jadwiga i Stefania. Pewnego razu tam dzieciom kazał popękać ręce czy coś takiego. Jak była klasówka, to siadał na krześle z wędką. Mówił ściągnął. Na lekcję przychodził z płetwa. Dzieci nieśli go po szkole w lektyce. Ja bym tam dzieciom obłowę po ręce bandażu. Tak, i przyjść do budynku przeklejoną i płakać w czasie medytacji. Za to został zwolniony z pracy. Odstawiony się z korepetycji. Zarabiał spor. Wydawał na sprzęt i książki do świetlicy dla takich dzieci, którą prowadził w tym staszowskim liceum. Wiesz, jeśli przychodzi, to jest jeden warunek, oczywiście musisz czytać. 25 minut czytania. Inaczej gier nie ma. Dziś nie ma już świetlicy. Ponad setka dzieci korzysta z gościny miejscowego baru. Stwierdził, że jeżeli nie będzie miał miejsca, to te dzieci się rozejdą, a już tyle poświęcił czasu i pieniędzy, wszystkiego, że po prostu żalił się do rozwoju. Świetlicy nie ma z dwóch powodów. Najpierw ten formalny. Lokal w liceum wynajmowała prywatna osoba. I to ona, a nie szkoła, udostępniła miejsce na świetlicę. Ale szkoła rozwiązała umowę z najemcą. To wszystko się teraz marnuje. Jest jeszcze powód nieformalny. Osoba Wojciecha Zarzyckiego. On środowisko jest taki kontrowersyjny, no. Niekonwencjonalnie postępuje. To jest taka stara świetka, że moje niekonwencjonalne metody ich bardzo jakoś tam urażają. Chyba, że jest mało miejsc.